Mamy już kilka potwierdzonych kart Hero, które pojawią się w FIFA 23. O tym zresztą wspominałem w jednym z ostatnich odcinków. Ale teraz dowiedzieliśmy się, że doszły już dwie nowe karty Hero, potencjalna nowa ikona, a także z kilku kolejnych źródeł bardzo zaufanych mamy doniesienia o jeszcze nowych kartach. Także w ramach autoreklamy łapka w górę, sub i miłego oglądania. Pierwszą potwierdzoną kartą Hero, która ma znaleźć się w FIFA 23, jest jeden z piłkarzy, którego niesamowicie cenię, a mianowicie Park Ji-sung. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie go z występu w Manchesterze United, ale dla mnie to był piłkarz może nie topowy, ale taki, który zawsze sprawiał uśmiech na mojej twarzy, gdy widziałem go. No i powiem wam tak szczerze, że akurat jeżeli chodzi o Koreańczyka, to tutaj widzę naprawdę niezły potencjał na całkiem niezłą kartę, chociaż jak na razie się zapowiada, co zresztą widzieliście już we wcześniejszym odcinku, to na ten moment wszystkie te karty Hero, które wyjdą, zapowiada się na to po prostu, że będą grywalne przez miesiąc, dwa pierwsze miesiące gry, a później pójdą w odstawkę. Jest to niestety jedna ze smutniejszych rzeczy, ale moim zdaniem Park Ji-sung ma szansę być na dłużej. Natomiast fajnie jakby miał jeszcze większą statystykę defensywy, aczkolwiek tutaj jedna ważna rzecz, to są tylko i wyłącznie predykcje, ponieważ jeszcze nie znamy statystyk, jeżeli chodzi o te karty. Mogą być kompletnie inne overale, nawet inne pozycje, ale wiemy, że właśnie Park Ji-sung ma się znaleźć. Kolejną potwierdzoną kartą Hero, która ma pojawić się w przyszłej edycji gry, jest Cap de Villa, czyli Hiszpan, na którego statystyki w momencie, w którym one by się sprawdziły, bo są oczywiście predykcjami, to jest aż odrażające, jak patrzę na te statystyki, ponieważ on w pierwszym tygodniu gry chodziłby już po cenie minimalnej. Jest więcej zwykłych złotych kart, które by były o wiele droższe niż właśnie karta Hero Hiszpana. Nie wiem, co jej by miała w głowie dawać takie statystyki. Nawet na razie nie będę się nad nimi skupiał. Po prostu są takie przewidywania, więc te statystyki po prostu tak mnie zmiotły z planszy. Karta wręcz fatalna i moim zdaniem już lepiej nie wypuszczać w ogóle takiej karty, niż wypuszczać je z takimi statystykami, które są absolutnie niegrywalne na żadnym etapie gry. W każdym razie czekam, jak sytuacja się potoczy, bo właśnie Hiszpana mamy zobaczyć w przyszłej edycji gry. Kolejną sensacją, rewelacją jest to, że Batistuta ma pojawić się także w FIFA 23, został dodany do kodu gry, natomiast jest jedna rzecz, której absolutnie na ten moment nie wiemy, czy to będzie karta Hero, czy może karta ikony. Powiem wam tak szczerze, że w przypadku Argentyńczyka nie zdziwiłbym się, gdyby to była karta ikony, bo naprawdę myślę, że ten piłkarz na to zasłużył. Aczkolwiek, jak pewnie się domyślacie, będzie to karta pokroju Crespo, więc wjeżdża kolejna ikona, która raczej by nie była zbyt dobra, więc wolałbym zobaczyć go jako kartę Hero, aczkolwiek tutaj nic nie jest jeszcze potwierdzone. Od czasu odejścia Maradony, jeżeli chodzi o ikony, to już nie ma żadnego Argentyńczyka, który byłby warty trafienia go na każdym etapie gry. No i nie oszukujmy się, że w momencie, w którym ikonę Batistuta by dostał, to nie byłby to zawodnik również taki, który by się nadawał do kart grywalnych, jeżeli chodzi o piłkarzy narodowości argentyńskiej. Natomiast bardzo fajną ciekawostką jest to, że pojawiły się w FIFA Online 4 karty ikon, do których oczywiście EA ma jakby prawa autorskie, prawa do wizerunku i może ich używać również w FIFA. Karty, które mogą pojawić się w przyszłej edycji gry, i tutaj zaczęło pojawiać się wiele wątpliwości. Pierwszą z nich jest Diego Forlan i ja mega chciałbym Urugwajczyka zobaczyć z kilku względów. Po pierwsze, przede wszystkim chciałbym go zobaczyć jako ikonę, ale jeżeli już nie zaliczymy go jako ikony, to chociaż jako kartę Hero. Jedna rzecz, która mnie tutaj by mega za tym właśnie jarała, to fakt, żebyśmy zobaczyli piłkarza kompletnie innej narodowości niż do tej pory, więc byłby to pierwszy Urugwajczyk. A tak jeszcze poza tym, Forlan naprawdę zasługuje na to. Gość miał fantastyczne karty już w poprzednich edycjach gry, gdzie jeszcze brylował, więc moim zdaniem jak najbardziej właśnie Diego Forlana byśmy mogli w FIFA 23 zobaczyć, a ja osobiście chciałbym właśnie jako kartę ikony, bo moim zdaniem akurat Forlan mógłby być całkiem spoko, zresztą potwierdzały jego wcześniejsze karty. Gdyby miał 90 pace'a, jakieś najgorsze sztuczki, to czemu by nie? Mówi się też wiele o ewentualnych powrotach z racji tego, że te licencje wciąż są i te karty są w FIFA Online 4, mianowicie Gary Neville. Tutaj bez żadnej większej historii, wiadomo, że tą kartę by odbudowali, ale raczej nie byłaby ona niesamowicie grywalna, więc takiego powrotu do FIFA 23 bym nie chciał. Kolejny beznadziejny Anglik, Neville nie byłby sam, bo jeszcze Jamie Carragher. Jeżeli patrzycie tak typowo na te statystyki z FIFA 17, gdyby on miał wrócić, to musiałaby być to karta totalnie przemaglowana.
No bez kitu, 64p, nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Kolejny beznadziejny Anglik, to już wtedy jak trafiasz Anglika, to praktycznie nie masz żadnej szansy na coś dobrego. Frank de Boer, kolejna ikona, która by miała wrócić. Ja osobiście również uważam, że może gdzieś tam pod względem marketingowym, ale pod względem grywalności w FIFA totalna lipa. Stefan Effenberg to samo, również był w poprzednich edycjach FIFA jako legenda jeszcze wówczas, ale również moim zdaniem bez szału. Olivier Bierhoff to samo, zobaczcie na te statystyki, to jest tragedia. Jeżeli te karty mają powracać, to niech lepiej już wrócą na kartach Hero, a nie Icon, to będzie zawsze mniejsza szansa na trafienie syfu. I tak właśnie mówi się, że Paulo Futre miałby powrócić jako karta Foot Hero i tak szczerze akurat Futre chciałbym zobaczyć. Naprawdę bardzo lubiłem tego zawodnika, szczególnie z FIFA 15, 16, znaczy bardziej z FIFA 14, 15, wówczas naprawdę był świetną kartą. I Andreas Bre jest to pierwsza karta, która mogłaby rzeczywiście powrócić jako karta ikony. Myślę, że byłby całkiem spoko uzupełnieniem dla Filipa Lama, ale myślę, że też nie byłoby tutaj co oczekiwać jakichś cudów, ale jest to na pewno jedna z najlepszych kart, jeżeli chodzi o potencjalny powrót. I karta, do której EA Sports również ma prawa, czyli Wesley Snyder. I to jest właśnie jedna z tych kart, które musimy zobaczyć w FIFA 23. Bez kitu, uważam właśnie, że Holender byłby fajniutką gdzieś tam kartą do zabawy. Myślę, że też wiele osób go pamięta z prawdziwych boisk. Ja to tym bardziej kibicowałem mu strasznie. On miał swego czasu również złotą piłę wygrać. Natomiast Wesley Snyder chyba najlepiej jakby był w formie karty ikony. Moim zdaniem jego kariera była na tyle dobra, że o wiele bardziej by zasłużył właśnie na takie wyróżnienie. Aczkolwiek gdyby również dostał kartę Hero, to nie byłbym smutny. Po prostu chciałbym zobaczyć Holendra. Przede wszystkim byłoby to jedno z lepszych nazwisk, jeżeli chodzi o zbliżającą się FIFA 23. Bo na ten moment jest kilka ciekawych propozycji, ale Wesley Snyder by był jedną z tych lepszych. Chociaż jak widzicie we wcześniejszych edycjach gry, no te statystyki jakoś bardzo nie powalały, to myślę, że jednak EA zachowa się tutaj z jakąś przyzwoitością i te statystyki dałaby mu lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o karty Foot Hero, które moim zdaniem powinny być i które ja chorobnie chciałbym zobaczyć, to pierwszą z nich jest Adriano. Dlaczego w ogóle o tym zawodniku się nie mówi? Moim zdaniem Adriano byłby takim kocurem. Oczywiście nie byłby to poziom Nazario. Te statystyki na tej karcie i tak są mocno przesadzone, ale moim zdaniem Brazylijczyk byłby świetną kartą, idealnie nadającą się na kartę Hero, która naprawdę mogłaby zrobić kapitalne, no po prostu ten event jako tako podkręcić, bo jak mówię, na ten moment kilka kart jest całkiem niezłych, ale nie ma takiej perełki, czegoś co by sprawiło, wow, karty Hero, czekam na tego zawodnika, on będzie dobry, no nie ma czegoś takiego. A myślę, że Adriano ten wózek by nieźle pociągnął, ale nie tylko on, bo ja jeszcze mam kilka fajnych propozycji dla EA. Kolejną kartą, którą chętnie bym zobaczył jako hero, jest Carlos Tevez. Tutaj w formie ikony, moim zdaniem również zasłużenie, to już w gestii EA by pozostawało. Może być hero, może być ikona, może nawet bardziej ikona. Carlosa Teveza bym z chęcią zobaczył i to byłaby super karta, jeżeli chodzi o napastnika. Bo akurat myślę, że ten Argentyńczyk byłby kocurem. Byłby lepszy od Batistuty, od Crespo. Moim zdaniem byłaby to najlepsza ikona po Maradonie, którego już nie będzie. Więc wtedy Carlos Tevez idealnie by się uzupełniał. I byłaby to ikona, czy też właśnie karta Hero, na którą większość z nas by polowało. Bo moim zdaniem by miał niesamowity pejsik, dobre strzelanie, spoko dribbling, 4x4 sztuczek to minimum. I właśnie z tego względu Tevez mógłby być nieźle wyróżniony. Chociaż jakoś na razie nic się nie zapowiada, nic się o nim nie mówi, a moim zdaniem mega szkoda. Co prawda jakość tego zdjęcia nie powala, ale kolejną kartą, którą z chęcią bym zobaczył, jest oczywiście Guti. Moim zdaniem on też by nieźle nakręcił w cały ten hype na karty Hero. No bo tutaj jest przede wszystkim fakt, że z Realu Madryt, ale myślę, że każdy, kto pamięta tego hiszpańskiego piłkarza, ten wie dokładnie o co chodzi i moim zdaniem bezapelacyjnie zasłużył na kartę Hero, być może ikony, w to nie będę gestykulował. To takie moje ogólnie trzy luźne propozycje, bo Adriano zarówno jak i właśnie chociażby Guti czy Tevez napędziliby ten event mocno. Bo jak mówię, do tej pory brakuje jakichś takich perełek i tego, żebyśmy oczekiwali na te karty Hero, bo zwyczajnie jest słabo. A wy jaką kartę Hero chcielibyście zobaczyć? Piszcie w komentarzach. Dzięki za dziś, za łapki w górę i suby i do usłyszenia.